Gdy przyjdzie ów rzecznik, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on za mną będzie świadczył. Również wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Wiele mam jeszcze wam do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście zdolni udźwignąć. Kiedy przyjdzie on, Duch Prawdy, on was wprowadzi w całą prawdę, bo nie będzie mówił od siebie, lecz co usłyszy, powie. Także rzeczy przyszłe wam ujawni. On mnie otoczy chwałą, bo ode mnie weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że ode mnie weźmie i wam objawi. Ta dzisiejsza Ewangelia mówi nam właśnie o tym, że Bóg posyła Ducha, Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha Ożywiciela do naszych serc, po to, abyśmy mogli świadczyć. I jest to ciekawym doświadczeniem, że wielu katolików, którzy przeżywają w sposób niezwykły święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania, właściwie Zmartwychwstanie i Narodzenia, tak naprawdę zapomina o tym, że Zmartwychwstanie Jezusa zostało uwieńczone tym najważniejszym, tym szczególnym wydarzeniem dla współczesnych chrześcijan, czyli posłaniem Ducha Świętego, które został nam dane po to, abyśmy mogli w sposób właściwy wieść życie, które będzie się Bogu podobać, i świadczyć o nim i pośród tego świata być rzeczywistymi świadkami Ewangelii, świadkami Chrystusa. Duch Prawdy, który przychodzi od Ojca, zamieszkał w tobie i we mnie i teraz i ty, i ja nosimy go w sobie. Królestwo Boże jest w nas, mówił Jezus i właśnie to się stało tamtego dnia. Jezus jest doskonałym strategiem, dlatego że on zebrał swoich uczniów, zebrał grupę swoich apostołów, Maryję i Wieczorniku, wśród tych 120 ludzi posłał Ducha Świętego. On niejako zebrał tych swoich uczniów i powiedział w ten sposób: teraz każdy z was otrzyma obietnicę od Ojca, moc pochodzącą z wysoka. Każdy z was zostanie napełniony tą mocą i Duch Święty, który zamieszka w was, on ożywi wasze świadectwo w taki sposób, że kiedy zaczniecie świadczyć, to teraz nie będziecie już widzieli naturalnego ludzkiego działania, będziecie widzieli Ducha Świętego, który przez was zaprasza następnych do tego, aby spotkali się z Ojcem i przyszli na spotkanie z żywym Bogiem. I od tej pory to świadectwo będzie ożywiało następnych ludzi, czyniło ich nowych, zradzało ich w Chrystusie i Duch Święty, który zostanie im udzielony przez waszą posługę, będzie tym, który uzdolni świadectwo tych następnych, którzy przyprowadzą jeszcze następnych i w ten sposób Ewangelia będzie głoszona z kraju do kraju, z narodu do narodu, aż obejmie całą ziemię, aż chwała Pana napełni cały świat. Do tego jesteśmy wezwani, abyśmy szli i świadczyli, abyśmy byli realnym znakiem Bożej obecności, ponieważ ty i ja jesteśmy misją Bożą w tym świecie. Jesteśmy powołani do tego, aby żyć z Bogiem, świadczyć o Nim i gromadzić ludzi wokół Jezusa. I tego wam chcę życzyć, abyśmy właśnie w tym czasie Zielonych Świąt przyjęli tę prawdę w nowy sposób i poszli w mocy Ducha, aby cały świat usłyszał Ewangelię Pana.